Dzielnica Zachodnia jest zapomniana i potrzebuje atrakcji. Takie stwierdzenie często padało z ust mieszkańców tej części miasta, dlatego podczas konsultacji społecznych przedstawiono im nową koncepcję architektoniczno-urbanistyczną dotyczącą przebudowy ulicy Klonowej. Dwa lata temu spotkałam się z mieszkańcami dzielnicy Zachodniej i wtedy przedstawiłam projekt właśnie remontu ulicy Klonowej, bo ona jest ulicą już wymagającą remontu. No i wówczas zaproponowałam, aby właśnie taką atrakcją dodatkową w tej części naszego miasta, a myślę, że rurkostrada byłaby atrakcją dla wszystkich mieszkańców, nie tylko jednej dzielnicy, zaproponowałam właśnie rurkostradę. No i wówczas podczas tych dyskusji i uwag, które do mnie wpłynęły, mieszkańcy jednoznacznie opowiedzieli się, że oczywiście są za rurkostradą, natomiast nie chcieliby kosztem miejsc postojowych, kosztem miejsc parkingowych, żebyśmy budowali rolkostradę. Dlatego miasto zdecydowało, że rolkostrada powstanie dopiero od skrzyżowania ulicy Klonowej z Wczasową i będzie poprowadzona do ulicy Wichrowej. To będzie taka pętla mająca 2,5 km długości. Natomiast odnośnie remontu samej ulicy Klonowej, no będzie wymieniona nawierzchnia, to jest już standard. Pojawią się tam elementy małej architektury, jakieś ławeczki, kosze, będzie ona doświetlona. Jak zawsze cała instalacja deszczowa i to wszystko, co jest niezbędne, aby droga żeby droga była bezpieczną drogą. Natomiast ta rolkostrada też będzie miała całą swoją taką małą architekturę, bo będą też takie miejsca do siedziska, gdzie będą mogli użytkownicy chwilę odpocząć. No i pani ogrodnik miejska będzie miała tam duże pole do popisu. Widziałam już taki wstępny projekt. Na pewno będą to nasadzenia, które będą dobrze komponowały się z miejscem i będą to nasadzenia, które, wśród których będą się dobrze czuli mieszkańcy. Przede wszystkim mieszkańcy, bo dla nich to robimy. Rolkostrada i remont drogi to jedno, ale mieszkańców tej dzielnicy najbardziej interesują jednak miejsca parkingowe. Przede wszystkim ze względu na liczbę pensjonatów mieszczących się w tej okolicy. Mieszkańcy proponowali, żeby wzdłuż ulicy Klonowej wyciąć drzewa i wybudować miejsca postojowe. No, na to nie ma absolutnie zgody. To jest miejsce, w którym są miejsca postojowe. One są tak usytuowane przy Orliku i te miejsca będą po prostu odtworzone, utrzymane. Nie zlikwidujemy żadnego miejsca postojowego. Natomiast nie ma mowy, żebyśmy ingerowali w ten las i wycinali drzewa, budując miejsca postojowe. Więc to jak gdyby też osiągnęliśmy konsensus. Przy Orliku pozostawimy, tam jest dość dużo tych miejsc postojowych, więc one po prostu będą wyremontowane i tam będą mogli mieszkańcy parkować auta. Remont ulicy Klonowej znajduje się w projekcie budżetu na 2025 rok.